Cześć, witam wszystkich na moim kanale i dzisiaj, jak widzicie pewnie z tytułu filmu, otwieramy paczkę z Niemiec. Dostałam ją od koleżanki Weroniki, bardzo Ci dziękuję za tą paczkę. Ja poprosiłam ją tylko kilka słodyczy, żebym właśnie mogła zrobić test, a tutaj też są kosmetyki. Także zaraz wspólnie otworzymy. Ja niestety nie znam niemieckiego, więc będę tak mówiła Wam mniej więcej, co w tym pudełku jest. Jeżeli Wy coś z tych rzeczy znacie, to napiszcie mi w komentarzu, co na przykład należy z nią zrobić. Kosmetyki, wiadomo, jakieś maseczki czy coś, no to będę wiedziała, tak? Ale zawsze możecie coś mi poradzić. Okej, na samym początku mamy właśnie coś słodkiego i... I tu jest pytanie, co to jest, bo... to jakieś... No na jakieś ciastka mi to wygląda w ogóle z literkami. Także myślę, że to bardzo ciekawa rzecz będzie i tak się fajnie błyszczą. Coś mi się kojarzy, tak jakby one mogły być... trochę jakby beza taka? No nie wiem, będę to pewnie testowała. Nie wiem, czy sama, czy z kimś. Zobaczymy, ale to będzie film, pojawi się za jakiś czas. Tutaj mam opakowanie żelków takich pewnie kwaśnych, bo one są z obsypane cukrem. Albo czymś takim. No i drugie opakowanie do tych Haribo, bo to są takie już zwykłe, owocowe. I to są chyba takie owoce tropikalne, bo z tego co widzę tutaj to jest marakuja, ananas, mango, arbuz. I banan, pomarańcza. Tutaj w ogóle jakiś kwiat, nie wiem czego. Ale myślę, że ciekawe smaki będą. W Polsce nie widziałam o takich smakach. Chociaż ja to specjalnie za żelkami się tak nie oglądam w sklepach. A jak kupuję, to kupuję raczej w Biedronce, bo tam są duże opakowania. No, te mają 200 gramów. Okej, no to jak zaczęliśmy od słodyczy, no to może idźmy w tym kierunku. I mam trzy czekolady i... pierwsza to jest z czym? To wyglądają mi na migdały, nie wiem. Mam nadzieję, że dobrze mówię. Druga jest chyba z orzechami makadamia. Makadamia to są orzechy? Wyszła ze mnie blondynka, wow. No. Przypominają trochę orzechy laskowe, ale nie jadłam ich wcześniej. I tutaj mamy rum coś tam. Czyli jakieś tam na pewno czekolada rumowa z bakaliami, z tego co widzę. Tych akurat nie widziałam w Polsce, więc ciekawe, będzie do spróbowania. Następna rzecz to jest giotto, tak to się mówi. Mi się wydaje, że ja już to gdzieś widziałam, ale być może widziałam je po prostu na filmach gdzieś na YouTubie. I to są chyba takie po prostu kuleczki, tak jak tutaj coś jak Ferrero Rocher, dobrze mówię? Tylko nie wiem, nie pamiętam, czy Ferrero ma w środku orzech, czy nie. Boże, tak dawno jadłam. 2 lata temu dostałam na urodziny w pracy. Tak? 2 lata temu? Czy nie, to rok? No półtora, dobra, półtora, niech będzie. Kolejna rzecz to jest takie ciastko Hanuta i to mi bardzo przypomina te nasze knopersy. Tutaj mam, widzę z tego co widzę, to jest dwupak, taki dość spory. Hanuta kojarzy mi się z kominkiem Jamesem. Jak on? Teraz zmienił się, nazywa się... Z tym Huntem, no. Nie pamiętam. Także, bo on tam też kiedyś o tym pisał i też chyba raz tam komentarz do niego dałam do tej właśnie w tym temacie. No, także mówię, przypomina nam nasze knopersy, ale tutaj pewnie nie ma takiej warstwy czekolady jak u nas jest. U nas chyba w ogóle 3 warstwy. Biała, ciemna, coś tam, coś tam. Także zobaczymy. Co tu jeszcze ze słodyczy? I jest taki jakby batonik, coś tutaj mi się wydaje, że on taki ciągnący się będzie, bo on jest miękki. I po prostu są 2 warstwy, ale nie powiem, chyba jest jakieś to orzechowe, nie wiem co z czym połączone jest. No na pewno jakiś orzech, ale nie wiem, może mleczne po prostu to jest ta druga część, tutaj ta jasna, ale nie jest aż taka czysto biała, więc może po prostu być pomieszana z czymś. Jeżeli wiecie co to jest, to dajcie znać, chętnie się dowiem. Dobra, i ostatnia rzecz z takich... rzeczy do słodyczy, do jedzenia, czyli słodyczy, to są kolejne żelki Katjes, jakieś takie jogurt Gans jest napisane, tego też nie widziałam, jogurtowe, fajne kształty ogólnie mają, takie tu truskawka, tu jakaś cytrynka takie, dość ciekawe, no, będzie do testu, następna rzecz. I tu mam jeszcze 2 herbaty, ziołowe raczej, i tutaj tak, Guten Abend Tea. Nigdy po niemiecku nie rozmawiałam, nie uczyłam się, więc mogę się mylić. A to 20 torebek, jakiś rumianek, tutaj jakieś zioła.
Pachnie dość fajnie, więc będę mogła sobie przetestować. Ja herbaty piję w pracy i akurat dobrze, bo w pracy mi się kończy. I druga herbata też ziołowa. No ale ja niestety nie wiem, co to jest nawet na rysunku. Teraz nie mogę skojarzyć to. Ja poznaję po zapachu, bo ja miałam kiedyś właśnie podobną herbatę, tylko jak to się nazywa. Jak sobie przypomnę, to wam tutaj napiszę na dole gdzieś, bo w tej chwili to po prostu nie mogę skojarzyć. Także tutaj mamy 25 torebek. Chyba, tak? No, ciekawa. I no mówię, bardzo fajnie pachnie zioło, bo tak, tak uspokajająco. No i zostały nam rzeczy kosmetyczne. Zacznijmy od Balea. I to jest krem do rąk z mocznikiem chyba. No i tyle mogę wyczytać, tak? Zaraz może jeszcze powąchamy. Brawa. Pachnie tak słodko trochę taką tym... jak to się nazywa? Wiśnią taką trochę pachnie. 5% tutaj mocznika ma na pewno. No. To tyle mogę powiedzieć. Mam nadzieję, że będzie dobrze nawilżone. Z mocznikiem kremy ponoć dobrze nawilżają. Ja w tej chwili w pracy używam kremu z Evre, a w domu akurat nie mam, więc ten zostanie w domu. Kolejna rzecz z Balei i to jest płyn micelarny. Nie wiem, z fioletową zakrętką. Co tu jeszcze mam powiedzieć więcej? No nic wam nie powiem, bo nie wiem. To też powącham. Chyba nie ma zapachu. Boję się, bo zaraz znowu wybuchnie na mnie. Nie, ten chyba nie ma zapachu, bo po prostu ja nie czuję. Dość duża butla. 400 ml. Na pewno będzie mi pomocny i przydatny. Kolejne rzeczy to są już z firmy Alverde. Też ją kojarzę z filmów, bo ja w ogóle, słuchajcie, nie używałam wcześniej ani nic z Balei, ani z tej właśnie firmy Alverde, bo nie mam dostępu do drogerii DM. I jakoś nigdy po prostu nie miałam takiej potrzeby, żeby cokolwiek stamtąd kupować albo od kogoś zamawiać i tak dalej. A tutaj mam, z tego co widzę, to jest chyba taki żel pod prysznic o zapachu mango i chyba cytryny. I faktycznie ładnie pachnie. Pachnie właśnie jak takie cytrynowe żelki. Tak, pachnie jak cytrynowe żelki, także myślę, że też będzie bardzo miło się go używało. Kolejny kosmetyk z Alverde to jest masło do ciała i to są chyba masło makadamia, jak dobrze coś tutaj widzę, z orzechów makadamia. No tak, orzechy makadamia, a ja jestem taką blondynką. Więc tak, z orzechów makadamia jest to ten masło do ciała. Na razie nie będę go otwierała, bo słuchajcie, mam masło otwarte jedno, mam jeszcze balsam do ciała z neutrogeny, więc nie będę otwierała kolejnego opakowania. I mam pojęcia tutaj, ile jest na zużycie po otwarciu. Nie mogę tak się szybko doczytać. Szukam zawsze rysuneczku takiego, ale nie. A, jest do. Jest tylko po prostu ogólna data, a po otwarciu nie ma. No ale na pewno mam do 2018 roku, do grudnia, więc zanim otworzę, może trochę poleżeć. I dostałam też taką gąbeczkę z Ebelin. I ja też słyszałam o tej marce za sprawą. Jak Ewa, kiedyś pamiętam, ona coś z tej marki kupowała. Nie wiem, czy konkretnie gąbeczkę, czy nie. Tego jeszcze nie otwierałam. Ale dobra, z tego co widzę, ona ma trzy kolory. Dobra, sprawdzę, bo słuchajcie, ja mam Beauty Blendera i mogłabym to kiedyś przetestować na zasadzie takiego porównania. Nie mogę się teraz do tego dostać. Jakbyście chcieli taki test, no to być może to zrobię, ale nie mogę otworzyć. No dobra, słuchajcie, zrobiłam dziurę w tym opakowaniu. Spróbuję to wyjąć bez uszkodzeń. Tak wygląda gąbka trzykolorowa. Dość twarda, wam powiem, w porównaniu do Beauty Blendera. Także jestem ciekawa, jak się będzie jej używało i chętnie też przetestuję. Tak jak mówiłam, jeżeli macie ochotę, porównanie do Beauty Blendera, chociaż widzę, że to już na pewno będzie zupełnie inny poziom nakładania podkładu, bo jest po prostu już na pierwszy ten, dużo, pierwsze wrażenie, dużo twardsza. Chyba, że po namoczeniu coś się w tym zmieni, ale to może w oddzielnym teście. Okej, zostało nam już same maseczki, mam całkiem ich sporo i teraz tak szybko wam przelecę, co tutaj mniej więcej mam. Maseczka z Alverde. I to w ogóle te Alverde to są takie rzeczy bio. I tutaj mam masło sza i dzikie róże. Chociaż to trochę jest po angielsku, więc mogę wam to powiedzieć. I to są chyba dwie
albo dwa kroki, ale chyba dwie po prostu spakowane, pakowane podwójnie, o tak. I tu jest Mers Special, jakaś maseczka chyba z ogórkiem, trudno powiedzieć. Tą markę kojarzę, bo przez pewien czas brałam te po prostu kapsułeczki na paznokcie i na włosy i na skórę i tak dalej, ale po nich mnie chyba głowa boli, więc przestałam. Kolejna maska z tej firmy to jest aloesowa. Tutaj mamy już inną markę i to jest jakaś taka maseczka chłodząca. Kolejna to jest antybakteryjna. I tutaj mamy maseczka peelingująca. I wszystkie z tego co widzę są pakowane po dwie, czyli po prostu mamy na dwa razy. I ja takie ogólnie lubię opakowania na przykład podwójne, czy nawet... No przeważnie one są podwójne, tak? Z tego względu, że po jednym użyciu niekoniecznie ta maska... tak jakby jednoznacznie możemy ocenić, czy ona faktycznie działa, czy nie. Ja zawsze właśnie lubię podwójnie to robić, tak jakby raz sobie zrobię i zobaczymy, jak skóra się zachowa. Może coś różnego wyjść, potem robię o drugi raz i faktycznie albo potwierdzam to, co przyszło, było w pierwszym wrażeniu, albo nie potwierdzam, wtedy mam problem. Testuję albo cały czas, albo w ogóle przestaję, bo na przykład się totalnie nie sprawdziła. Dobra, tutaj mamy jeszcze też z tej samej marki takie kapsułeczki. I co one są? Mają witaminę E. I tyle mogę powiedzieć. No i chyba... I chyba tyle mogę wam powiedzieć, bo nie wiem. Także, ale kapsułki też dość lubię, bo też używałam od nas tych kapsułek niebieskich. Z czego one są? Z Rival de Loop. I ostatnia maseczka to jest Balamen. Widzę, że mój Michał też złapał się na coś z paczki dla mnie. Także dziękujemy bardzo. No i tak się prezentowała cała zawartość ogromnego pudła. Jak widzicie, pudło już jest puste, było dość spore, bardzo fajne w ogóle w myszkę Miki. Myślę, że miło mi się będzie testowało te wszystkie kosmetyki, jak i zrobię też test tych słodyczy z Niemiec, bo totalnie ich nie znam. Dziękuję jeszcze raz Weroniko za paczuszkę dla mnie, a ja się z wszystkimi wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!